Wyobraźcie sobie, a w zasadzie nie trzeba sobie wyobrazić, ludzie uciekają przed wojną. Strach, śmierć, dramaty, rakiety. Ludzie umierają. Rozbite, rozdzielone rodziny. Kobiety z dziećmi uciekają do Polski. Mężczyźni zostają. Jest wielka niepewność, jest obawa. Są te telefony do, właśnie do mężczyzn, którzy zostali na Ukrainie. Czy odbierze, czy nie odbierze? Czy uda się połączyć, czy nie? Czy jeszcze żyje, czy nie żyje? Dramaty ludzkie. Te wędrówki, które trwają często wiele dni tylko po to, aby gdzieś na samym końcu się spokojnie wyspać. I wtedy wpada Kaja Godek z jej fundacją Życie i Rodzina i mówi: słuchajcie, wy z Ukrainy, wy przyjechaliście z Ukrainy, to się świetnie składa, bo chcę wam coś powiedzieć. Są rzeczy gorsze niż wojna. No i teraz wychodzicie z tego pociągu, udręczeni, rozwaleni totalnie, fizycznie, psychicznie, po prostu jesteście wrakiem człowieka. I wtedy podbiega Kaja Godek i mówi: spoko, ale nie wiem, czy wiesz, są rzeczy gorsze niż wojna. I tu mówisz: no, kobieto, ale ja właśnie uciekam przed wojną, Ruscy do nas strzelają. Okej, ale są rzeczy gorsze niż wojna. A tu mówisz: no tak, ale mój mąż, mój tata, oni zostali na Ukrainie, nie wiadomo, czy żyją. No tak, ale są rzeczy gorsze niż wojna. A tu mówisz: no... no okej, ale czy ja mogę gdzieś zostawić rzeczy, czy ja tu mogę coś, bułkę dostać, wody trochę. Nie wiem, czy możesz dostać wody, ale są rzeczy gorsze niż wojna. No dobra, ale jakie? I ona wtedy mówi, cytuję: największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja. Jeśli matce wolno zabić własne dziecko, cóż powstrzyma ciebie lub mnie, abyśmy się nawzajem nie pozabijali? To cytat ze świętej Marii Teresy z Kalkuty. I ty stoisz z tymi walizami i mówisz: no dobra, ale jaka aborcja? No aborcja, nie można, to jest gorsze niż wojna. Ale ja nie jestem w ciąży. Chuj, że nie jesteś w ciąży, pamiętaj, aborcja jest gorsza od wojny.